soli, z kubka chleba. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dwadzieścia lat człowiek nie wynosił. Siedem lat bez przerwy wojował, a teraz łąka się porem razem o pustym brzuchu i suchym pysku. A nie bru, bru! Ręce do góry, bo będziesz miał kulę w bebech. O, do diabła. Do nas jest tu jeszcze więcej. Mierzysz do mnie z laski, czy masz prawdziwą flintę? Pistolet mam, rozumiesz? U, jak na to trudna rada. Hej, ty tam w tyle. Ty jesteś gajowy, czy sam pan leśniczy? Ja? Jestem sławny zbój, Sarka Farka. Znany za dziewiątą górą i za dziesiątą rzeką. Przed którym drży wszystko, co żyje! No to kamień spadł mi z serca. Ze zbójem to się jakoś dogada. No, no! Ze mną nie ma żadnego gadania. Szybko żegnaj się z tym światem. Nie będę przy tobie czasu marnował. Ty, zbóju, a czy mógłbym na ciebie popatrzeć? Żebym chociaż wiedział, jak ty właściwie wyglądasz. Nie radzę. Kto na mnie spojrzy, cholerny strach zaraz nim ciepie. I wszystkie włosy stają w udęba. Wszystkie! I ten do końca życia nigdy nie będzie wesoły. A na kogo ja spojrzę swoim groźnym okiem, ten w tej minucie ze strachu bzika dostaje. 20 lat z różnym Bogiem wojował, ale strachu, jakim żyw mój przyjacielu, nigdy nie zaznałem. No zbóju, ja chociaż jednym oczkiem. No, no dobrze. No i nic. To może ty zrób do mnie to swoje straszne oko. Już się robi. No i nic z takim okiem. Niech to piorun strzeli. Co za natura. Całą przyjemność mi popsułeś. Jakże ja mam cię mordować, jak ty się mnie nawet nie boisz? Ty byś mógł być już młynarzem, w czarcie młynie. Młynarzem? A to by nie było takie złe. A szukają tam może czeladnika? Ja było to! To jest rudera. Cały dzień ten gruchot stoi cicho. A między 11 a 12 zaczyna. Dudli, dudli, dudli. I żadna żywa dusza nie może się tam zbliżyć. Bo kto się zbliży, to zaraz do diabły porwu. I musi grać z nimi w diabelskiego mariasza. A kto przegra, na diabły. Pokatropią. A to cichryja. O, o, ja tu sobie samą klechty robię, a tam ścieżką idzie jakiś wystrojony młodzieniec. Temu ja kieszenie przynikły. Wiecha, schowaj się! Nie przeszkadzaj mi w pracy. Na góreczce, w kaiku zielonym, gdzie łączka przyjemna, stoi sobie chatka mała, wokół puszcza ciemna. 11, 12, 13. Pod okienkiem otoczek przepływa, wokół kwiatki śliczne, a 30 kroków dalej zobaczysz kapliczkę. Gaik zielony jest, łączka też by się jakaś znalazła. Nie, no to jeszcze nie tutaj. Ładny adres dali mi w tej centrali, no. Wyślą człowieka w nieznane strony na poszukiwanie jakiegoś zakichanego pustelnika i powiedzą tylko 30 kroków dalej stoi kapliczka. Pieniądze albo życie! Co? Sądzę was! W tejże chwili zmień mi się łobuzie w kamień. ale tu jest jeszcze ktoś. Czy pan, panie szanowny, nie jest może pustelnikiem scholastykiem? Cześć tam, panie ładny. Ja też tu zostałem napadnięty. Jak Boga kocham. Całkiem skamieniam ten hycel. A to ci heca. Pan wybaczy, panie ładny, a gdzie to takich sztuczek uczą? Informacjami w tej materii służyć niestety nie mogę. Kto chce wiedzieć,
Musi sam się przekonać. No, wypytywałem się o podobne sprawy tego skamieniałego chycla. A co? A stręczył mi jakiś czarci młyn, żebym sobie tam poszedł zagrać w diabelskiego mariacza. Panie Drago, to jest zupełnie zbyteczne. Na cóż czarci młyn, skoro można zajść prostą, szeroką drogą? A do? Do piekła. Podpiszcie mi tylko ten oto cyrografii i sprawa załatwiona. Z tym to będzie ciężko, panie szefie. Ja pisać nie umiem. No chyba, żebym postawił trzy krzyże. No. A pisak nic nie zwarta, panie. Nic na to nie poradzę. Adie. Żebym tylko znał drogę do tego czarciwo młyna. Ależ to zupełna drobnostka, panie Drago. Siąże pas. Głowo przemów. Do diabła, ależ zdrętwiam. Mów krótko, zbójo, i do rzeczy. Którędy droga do czarciego młyna? Prosto nosa, ty cwaniaku, ty! No. Gadaj zaraz, ty zbójo. Ten pan to magik, nie zadzieraj z nim. Tyć powiadam prosto nosa, tam za laskiem jest pustelnia, a od niego idzie ścieżka prosto do czarciego młyna. Prosto nosa? Tyć powiadam prosto nosa, jak w pysk strzelił. A no to chodźmy, panie Dragon. Kawałek drogi pójdziemy razem. Panie magik! Odczarujże pan i resztę! No niech będzie. Siąże pas! Ale się... Czas na modlitwie. A czy mogę wejść? Wejdź, jeśli człowiek sprawiedliwy. Bądź pozdrowiony, światły mężu, i przyjmą to darmego pana, który sobie ciebie upodobał. Czuję zapach spalenia, jest nieodzowny, to znak szatańskich manych de la pane satanas. 30 lat na pustyni umartwiam swe grzeszne ciało. Wiem doskonale, ojcze. Szarańcza, korzonki, źródlana woda. No, nie biorąc pod uwagę tego chleba niebieskiego, który ci tu przynoszą anieli. Chyba wiesz, że tego chleba jest mało. No proszę. Ładnie o ciebie dbają tam na górze. Gdyby to należało do mojego referatu, musieliby tu panowie aniołowie trzy albo i cztery razy latać w tej z powrotem z półmiskami pełnymi przysmaków. Idź precz, szatanie, pomogę twojej poznaniem ktoś zacz. Ależ uspokój się, ojcze. Powiedz mi, ale tak szczerze, czy masz ty jeszcze jakieś pokusy? Wiesz, mówię o tych cielesnych. Tych niestety nie mam. 30 lat tu żyję. Chlebem i szarańczą. No i właśnie w tym tkwi problem. Jak ty możesz dostąpić świętości, skoro zupełnie o nią nie walczysz? Żebyś chociaż mnie jakieś słowa, wizję... Ojcze z scholastyku! Cóż to? Dziewczęcy głosik, żebym tak zrobił. Królewna desperanta. Muszę zigać z tobą pokuśniku. Muszę natychmiast zatopić się w bobłach. Ojcze z scholastyku! Pryku! Znikaj stąd, mówię ci. A nie pójdę. Ja bardzo lubię takie panny. Exo! Ciso! Łaciny, wobec tego lepiej. Znów zabawiony w modlitwach? Ojcze, czy mnie nie widzisz? Wielkie nieba, czemu zawdzięczam wizytę waszej miłości? Ach, ojcze, potrzebuję duchowej pocieszy. Musisz pójść do nas do domu i pogadać z tatusiem. Albo nie. Lepiej najpierw pomysł na mamusi. Ja za tego centkowanego powiadam!
dziecko. Od razu widać, że się między ludźmi nie obracasz. Nikt z całej służby zamkowej nie powie na niego inaczej. A nasza Kasia wymyśliła dla niego jeszcze inne określenie. Dla kogo? No, dla tego piegowatego Romualda. Wasza miłość drże na samą myśl, wasza miłość mówi o... Tak! O księciu Romualdzie Transparentki. Wyobraź sobie, że on dzisiaj znowu poprosił tatusia o moją rękę. Interes królestwa. A jego nos, a jak mu uszy odstają. A wzgląd na dobro publiczne. Niech wasza miłość pojmie za męża księcia Izydora. Izydora? Kasia powiada, że Izydor ma kuku na moniu. Jakże wasza miłość może dawać wiarę tym prostackim oszczerstwom tej dziewki? O, Kasia się zna na mężczyznach. Wasza miłość, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o dobro królestwa, o dynastię, o dom miłościwie nam panujący. O ile tu rzeczy chodzi, a o mnie ani troszeczkę nie chodzi. Mój Boże, jak ja tej naszej Kasi zazdroszczę jej ślicznych zalotników. Wyobraź sobie, że ta dziewczyna ma co tydzień nowego chłopca. Co tydzień? Tak! Wasza miłość, powiedz te płoche słowa. Z każdym z nich mościsz sobie drogę do piekła. Ojcze, ja po nocach nie sypię, bo wciąż myślę, jak powinien wyglądać ten mój narzeczony. Wiesz, musiałby być rosły. Chciałabym, żeby miał oczy błyszczące. I ciało. Muskularne. No, krótko mówiąc, żeby był piękny. Piękniejszy od wszystkich amantów Kasi. A jak się da, to jeszcze piękniejszy. Biada, wasza miłość, to bluźnierstwo. Ależ ci starsi panowie mają ciasne poglądy, prawda, wasza miłość? Ach, gdzie moje maniery? Pani pozwoli, że się przedstawię. Lucjusz, magister nauk tajemnych, tego starego zbereżnika, krnomrny synowiec. Idź, precz ty, diabelskie na siebie. Cały stryjek scholastyk. Pomiocie, diabelski. Widzi wasza miłość, wciąż robi mi takie sceny. Ależ ojcze, nie psuj mi radości z tak miłego spotkania. Już dawno nie rozmawiałam z tak sympatycznym, inteligentnym młodzieńcem. Wasza miłość, powtarzam, że to łotr z piekła rodem. Thank you.
tu żebych zapisała. Żeby tylko wreszcie tego chłopa dostać. Nie musi być mądry. Jeno, żeby był do rzeczy. A najważniejsze, żeby dziewczyny nie był miał. Jestem. Jestem. Jak pan zawoła, nie? Ale żebym się zlękła. Myślałam, że to te z rogami. A to tymczasem. Skądżeś się tu wziął? Ty ptaku, nieboraku. A, tak se fruwa. A skrzydełek nie masz? Ale dziubek, dziubek. To wcale, wcale. Co ludzi straszysz? Ty, Gillu? To się ja nie Gil, tylko diabeł. A to się dobrze składa? No. Może mi poradzisz względem chłopa? A proszę bardzo, jaki ma być? Posiadamy na składzie wszystkie gatunki mężów. Brunetów, blondynów, rudych i łysych, i płokatych, i chudych, i grubych, i mądrych, i głupich. Bożyczku! Ten to ci gębę umiele. Ale co mi z twego trajkotania, kiedy tu nie ma czarta, co by mi na raju chłopa, jak ja chcę? No a ja to co? Ty jesteś Łukasz, pyskacz, a nie żaden czar. A no to dotkniwać pan ma tutaj. Żebych tak zdrowa była, prawdziwe rogi. No to teraz inaczej będziemy śpiewać. No. Ale co to? Głos naszej królewny, ale dlaczego woła Lucjuszu, kiedy mnie Katarzyna na imię? Co ci taka sieńko? Lepiej schowaj się w krzakach! Panie Lucjuszu! Co robi? Co masz dwie? Rozdwoję się! Panie Lucjuszu! Myślał piekielników o waszej miłości się tak w głowie zamącił, że Kasia szukała Lucjusza. Ale to znaczy, że wasza miłość nie życzyła sobie ze mną rozmawiać. Nie, to znaczy tak, właśnie, że chciałam. Panie Rucie, ja jestem taka nieszczęśliwa, że ja już nawet sama nie wiem, czego ja mam chcieć, a czego nie. Gdzie w domu zmuszają waszą miłość do małżeństwa, prawda? O, żeby to tam do małżeństwa. Ja bym się tam nawet chętnie za mąż. Ale z kandydatami na męża, kłopot, co? A skąd pan to wie? To ja wiem wszystko. I ma pani rację, że się opiera, bo ten Romuald to naprawdę to... Tak, Elisynor może lepszy. O, ja nieszczęśliwa. Czy nie znajdzie się dla mnie mąż w lepszym gatunku? Taki rosły. Żeby miał oczy błyszczące. Ciało muskularne. Panie Luciu, niech mi pan serca nie rani, bo ucieknę od pana. A gdzie jest Kasia? Niech mi pan pomoże jej szukać. Kasia! Dobrze. Kasia! Kaszka, gdzieś ty polazła? Kasia! Kop, kop! Kasia, chodź mi tu zaraz. Jakoś to o tym chłopie powiada. Prawdziwego chłopa mi spatrzysz. Przed weselem się nie urwiesz? Czy byś to miał urwać? Pójdzie prościutko pod pantofel jak ten kół na rzeź. A czego za to chcesz, czarcie? Niczego. Tylko ten papierek mi podpisz, a natychmiast zjawi się tu pan młody. Podpisać? Jeszcze taka drobnosteczka. Podpisać trzeba. Znowu krwią. W tym coś jest. Żadnego podpisywania nie będzie.
wasza miłość ma zły system. Kiedy ja szukam ładnej dziewczyny, to się z tym nigdy do pustelnika nie udaje. A jak pan to robi, panie Luciu? A, to jest bardzo proste. Proszę posłuchać. Bierze się kawałek papierku. I na tym papierku wypisuje się dokładnie i szczegółowo, jak taki mąż wygląda. A, umiem to już na pamięć. A, widzi pan? Teraz to już tylko podpisać i basta. I to wszystko? No, jeszcze miasteczka podpisać trzeba. Ojej, to będzie bolało! Wystarczy tylko takie malutkie uczucie. No i co potem? To już nic. No, chyba żeby zechciała wasza miłość zabrać to przed 11 do czarciego młyna. Kiedy tam straszy mnie! Nie, małej dzieci! Zanieś ten papierek do czarciego młyna. Tam przychodzi sam Lucyfer. I już jutro możesz mieć zapowiedzi. Zapowiedzi? Wszystkie trzy na raz? No wszystkie trzy na raz. Już co do tego. No to dobrze. No dzisiaj to tam zaniosę. A teraz zdańcz mi królewnę. Czuję, że jest blisko. Ty na nią zawołaj, a ja zniknę, żeby nas razem nie widziała. Wasza miłość! Miłość, miłość! Hop, hop! Hop, hop! Wasza miłość! Miłość, miłość! Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Gdzieżeś to ta szlatała? Gdzie możem się zagadała z jedną starą babką? Dowiedziałam się siła pożytecznych rzeczy. O! Starzy ludzie mają rozum. No widzisz, ja zawsze to samo mówiłam. Ojciec scholastyk, jeśli idzie dobrą radę, też nie jest do pogardzenia. A poradził panie ten stary grzyb coś mądrego? A poradził. Mam wziąć kawałek papierku. A to ci dopiero. I mam napisać, jakiego męża sobie życzę. Własną krwią, co? Kasiu też posłuchała. Żeby tak słowa była, że nie. A jak mi jeszcze powiedzą, że mają to odnieść do... Do młyna! Do czarciego! Kasiu, mów mi zaraz, kto ci to powiedział! Ja ci mówię, że mądra babka. A im kto? No przecież pustelnik. Ale Kasiu, co to będzie? Bo tam we młynie przecież straszy. Zdura! Parę czartów nie może mi przecież w weselu przeszkodzić. Żebym ci ja miała swego kawalera, a nie chodziłabym sama tak jak chodzę teraz. Oj, nie chodziłabym sama tak jak chodzę teraz. Żebym ci ja miała, nie mam kasparnego, pieściłaby go noc w noc aż do dnia białego. Pieściłaby go noc w noc aż do dnia białego. Żebym ci ją miała, oj, żeby, aj, bo mi przyjdzie zginąć z dziewczyńskiej potrzeby, aj, bo mi przyjdzie zginąć z dziewczyńskiej potrzeby. Ale jakoś nie panoszku pierwszej kategorii, to kłaniam się pięknie.
polecą mnie na głupie psiowskie diabły. I nie babrałbym się też z wami chamy wyleniamy, gdybym tu swojej robótki nie miał. W dzisiejszej nocy czekam na 3 numery. O, to zaś tu jest nasz sklep. Kulpy sklepiego. Zamówiłem sobie tu dwie ładne dziewuszki i obie wymagają delikatnego opracowania. No to je sobie napracujcie. Tu u nas babów się nie uwodzi. Tu się straszy albo też kradnie męskiego wariata. Babów nam tu nie ściął. Ciekawym, ile się też tu tym swoim mariaszkiem duszyczek wygrali. No pochwalcie się. Jaki macie głowy? Tylko się panocku nie śmieć. Spróbuję. Pamiętasz, jakby to docenili tego mularczyka? Wtedy z nim pogadali. Odpowiada, że kontrol. A ja mu na to zaś? Rebo! O, tak było, tak było. A ja na to zaś? Kiedy to było? Niedawno. No, całkiem niedawno. No kiedy? No gdzieś tak kole końca tej wojny, co się 30 lat ciągła. Oj, muszę ja powiedzieć doktorowi Solfernowi, jak wygląda młodzież piekielna w tych stronach. Karciarza też mam przybiotłem. A jakiego gra? Z wybieraniem czy licytacją? A skądżeż mnie to wiedzieć, ty kudłaczu jeden? Nas w akademii uczyli innych rzeczy niż Maria. O, Marcin już tu jest. I jego wam oddam. Ale jak mi go do piekła nie przytaszczycie, to nie życzę wam tego embarazu, jak i wam w dyrekcji urządzę. Nie miejcie strachu. Ja mam pewne karty. Na każdej karcie mamy znaczek, nam on nie drak. A dziewczynami zajmę się sam. Która godzina? 10:00. Śpieszne. No, to mam jeszcze godzinkę czasu. O, ja się jeszcze odrobinkę wyciągnę. Masz mi coś ziemięgo. Tutaj położy się pan Lucju. Tylko, czy aby nie zaśpimy? Nie ma strachu, budzik włączony. Się nie boją. Tu nie ma ani żywej duszy. Kasiu, kiedy ja się jedno boję, jak się przyznam, mnie to wcale nie ojciec chałasny przysłał. A, tego nie musi mi wasza miłość tłumaczyć. Ten stary pustelnik nie zrobił mu się na taki chytry plan. Ale niech będzie kto chce, to was posłał. Już my stąd dodą, z niczym nie wróci. Kasiu, ale jak będzie mieć jakieś przykrości z tego powodu? Jakie tam znowu przykrości? Przecież młodym, pięknym dziewczynom nikt za zło wziąć nie może, że się chcą przed ołtarz dostać. A my dwie, my są piękne, nie? No chyba. Ale Kasiu, ja tam do środka nie wejdę. Ja lepiej na ciebie tutaj bym zaczekała. A czekają se tu z Panem Bogiem, kiedy myślą, że im tu będzie lepiej. Niech da tu mi swój papierek. No położę go we młynie na stole wedle swojego. No masz. Albo może lepiej nie. A Kasiu, wróćmy się, dopóki nie jest za późno. Bajdy mówią. Kasia! Kasia, wracajmy! Trzymaj się, Marcinie. Diabły idą. A niech to kule. A to ci dopiero diabele. Przebaczą, ale ja żem tu przyszła wedle tej prośby o męża. Przyszła ci ochota na męża? To i wcale się nie dziwię. Taki kwiatuszek rozkwitnięty, aż się prosi, żeby go jakiś marłeś pocenał! Ja chcę podać wiedzą pisaną prośbę, wedle tego, czy tu jakiego chłopca mnie nie mają. A ty tak ja? A ty ja podam! No jak ci się podoba, sikoreczko? Ja żem tak tego nie myślała. Ja żem spotkała tego Lucjusza i on mnie namówił, żebym do was prośbę podała. A jakiego to chłopa chciałabyś mieć, sikoreczko? Ano takiego, co by mi
dogodził. Gdzie masz to pismo? Tu jest. Może zechcą przeglądnąć, czy wszystko jest jak potrzeba. O, ktoś czerwonym atramentem pisał. O, bogać tam! Własną krwią pisano! Cały panów to rozkrwawiłam! No, ale... tu jest jeszcze jedno pisanie. Od tam kulety. No, patrzcie, patrzcie. Królewnie Disparanie też i ja mu zechciało. Oj, głupie gęsi, macie szczęście, że się na Marcina trafiły. No dobrze, załatwione. Będziecie mężów mieć jak ta lala. Teraz chyba na domu i królewna ze mnie
Daj se pozór diabełku, żebyś się nie przeliczył. Jazda! Cholera, to niedobrze, muszę trąfa. A co ty na to? A takich mam na to. Wsiakre, trzeba mi było lepiej poczekać. Nic ci nie pomoże, lucyferowy bękacie. O, ty grasz bardzo ostro. Trąb i zaś trąb 40. Grasz, jakbyś spał. Bo on już z sprawy wyszedł. I bęc go. No i gdzie masz tę kontrę, kozi bobku? Bo mnie on gra, jakby spał. Czterdzieści. 50! No, jest tego równe 100! Drogo was to będzie kosztowało, przyjaciele! Ciągle wańce będą dalej tak grali, przywiodą w piekło do bankructwa. Sulfernusie, przybądź! Kolor! Dobra! Poczekaj na ty trąbo! Totus! Boże, Sulferno, wzywam cię po raz drugi, ten dragon chce nas zrujnować! A Totus, powiadam, gołąbki wy moje! To niemożliwe! Ja mam dwa asy! Kontra! Re! A, re, kontra! No to jasna, szable w dłoń! A, no, dawać te woreczki i będziemy kwito! Cały kapitał poszedł! Wzywam cię po raz trzeci, doktorze Solferno, ja sobie z tą bandą nie poradzę. Jazda, kondurnie! Jak możecie sobie pozwalać na obrażanie pana Kabata tak bezmyślnym i głupim graniem? Pozwól, dostojny gościu, że się przedstawię. Jestem doktor Solfernus i przybywam ofiarować panu swoje usługi. Całe szczęście, że się pan zjawił, doktorze, te oczy i duszy. Sulpys! I marsz z nimi! Ty się jeszcze większy cymbał od nich! Ale ja przecież... Milcz, ignorancie! Tak to się... Ale z głowy nie puszcza. Ci nic po nie ubliżyli pańskiej wrodzonej inteligencji, panie Kabat. Ja przybywam ofiarować panu swoje usługi. Co by pan tak na oczko powiedział? Zapewne zna pan oczko. Wy, panie doktor, zdaje mi się, dla miłego grosza to gotów wszystko zrobić. Ależ, panie Kabat! O pieniądze w ogóle się nie rozchodzi. Grać będziemy zupełnie o co innego. Aha. Pewnie o duszyczkę byście zagrali, panie mecenas, to? A czemu by nie? Panu ta rzecz jest zgoła niepotrzebna. A ja kolekcjonuję dusze z takim samym zamiłowaniem, jak inni zbierają stare fajki czy porcelanę. Pan postawi swoją duszę, a ja stawiam taki mur pieniędzy, że pan go stąd przez tydzień wynieść nie zdoła. Widzi pan, panie doktor, jeśli mam wybierać między ciepłem a mrozem, a już ci ole ciepło, tylko że tam, na dole, o, za nas to przypieka. A tam, z tym ogniem piekielnym, takie babskie ploty, a dusza takie nadmuchane nic. Ani to ciężkie, ani lekkie, ani kwaśne, ani przaśne, ani to pachnie, ani śmierdzi. A jeśli to tak jest z tą duszą, panie doktor, to ona nie warta gry. Jak pan woli, panie Kabat, ale gdzie pan znajdzie takiego dobrodzieja jak ja, co panu chce zapewnić spokój i dobrobyt na stare lata? O, ja nie wiem. Oj, pięknie dziękuję, panie doktor, ale ja z biedą i nędzą całe życie za pan brat jestem. Cały mój majątek to te portki i ten kabat. A gdyby mi kabata nie miał, to nie chcę. Wiem! Zagramy wobec tego o pański kabat. O kabat? O kabat! Czemu nie? Ja stawiam 10 dukatów. No to gramy! Dosyć? Jeszcze jedna. Proszę. Jest i trzecia. A niech tam! Fura! Oj, kawał diabli wzięli. A jednak głupiec
ciebie, ziemski robaku. Mnie o ten łach w ogóle nie chodziło. Mnie to bardziej interesują te papiery. Jezus Maria! Hierografy! Na moje grzechy szkoda czasu. Od jej dziewuszki chodzi, żeby w paście piekielną nie wpadły. Nie bądź wzdłuż tego nie zatracony. Bądź kontent, żeś całą wyszedł i studził. A pójdziesz ty stąd, łączaj duszo? A nie mówię. Jeśli tego łotra do swoich kompanów zaliczasz, wędrowcze, to bardzo się dziwię, żeś do mnie poradę przyszedł. To? Mój kamrat? Jesteś to jakaś oferma piekielna na pokuszenie ludzi zesłana. No, dragonie, jeśli... Nie wstajcie czasem, ojciec się odtopił jakiego zaklęcia, żeby nam tu nie przeszkadzał. To dopiero przy głupim oczyma. Dasz tego, skurczebyku! Jeśli ten święty niedorajda nie potrafi cię stąd przepędzić, to ja, co? No, to ja cię tym popidełkiem tak przeżegnam! Dobrze, nie dobrze, nie dobrze. A teraz nie słuchajcie. Ta wasza królewna Disperanda... Właśnie przyznała rękę najjaśniejszego... Tu nie o rękę idzie. Dusza jest najważniejsza. A dusze jej królewny w krewskiwości znam lepiej niż ty, wędrowcze, albowiem jestem jej duchowym przewodnikiem. Guzik znajcie nie duszę. Wczoraj byłem świadkiem, jak ta wasza królewna Disperanda duszę piekłu zapisała. Kłamiesz, bluźniewco! Prawdę mówię! Wczoraj przed 11 zapisała duszę diabła. Służąca Kasia też tam była. Ale czemuż by to uczyniła? Od razu widać, że babskiego nasienia nie znacie. Dla chłopa to zrobiła. Dla chłopa? Dla chłopa. Co miał być od anioła ładniejszy. Ale co prawda, to prawda piękno słowa dotrzymać umie. Dziś rano zjawił się lubasek. Najjaśniejszy książę i smak.
Najjaśniejszy książę Ismael? A wczoraj przed północą, jak w oczko ze mną grał, nazywał się Zdziebko inaczej. Jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, Bedrowcze, bodaj by ją raczej grom z jasnego nieba ugodził pod ziemię z tym, niż by ten grzech miał wyjść na jaw i hańbą okryć jej niewinnych rodziców. Oj, grzmieć i wyklinać to wy umiecie, panie pustelnik. Ale ja tu do was po radę przyszedłem. A czy ta jawnogrzesznica Kasia też duszę zaprzedała? A już ci. No już by ją diabin na najostrzejsze bitwy na ziemi. Spokojnie, spokojnie, panie pustelnik. Dziewczyny się na to z głupoty puściły. Ale myślę, że jeszcze jest tego kramu jakoś wyciągniemy. Wystarczy, żebyście mi radę dali, a czarną robotę to ja już zrobię. To piekło palec woda, ten na zawsze stracony. Ja robiłem co w mojej mocy. Nie usłuchały. Dobrze im tak. Ale przecież niemożliwe, żeby dziewuchy za takie głupstwo na wieki w piekle przepadły. Milcz! Poganinie! I skoro ja tak mówię, to tak jest i koniec. A chciałbym wiedzieć, dlaczego to Pan Bóg wydał nas na pastwę młodego wieku i cielesnych pokus, skoro za najmniejsze potknięcie taka kara nas czeka. Nikt się potykać nie musi. Tyle lat na świecie żyje i niech mi kto dowiedzie, żeby się choć raz potknął. To wam, pustelniku, na tych dziewczynach w ogóle nie zależy. Ani trochę. Dlaczego tak jak ja nie poszły na puszkę? Dlaczego tak jak ja mogły mieć zapewnione zbawienie duszy? Możeś ty i święty człowiek. Ale ludzki człowiek, to ty nie jesteś, panie pustelniku. A to chyba grzech największy. Milcz, poganinie, idź swoją drogą. A pójdę. A pewnie, że pójdę. Ale kiedy ci Pan Bóg rację przyznał, bym się w srodze na nim zawiódł. A witaj, aniele Teofilu i Teodorze. Dzień dobry, ojcze scholastyku. Wreszcie jakieś przyjemniejsze odwiedziny. Cóż mi przynosicie? Pan nasz przysyła ci chleb codzienny. Chwała Panu w niebieście. A cóż, żeś taki wściekły aniołeczku? Ja martwiłem się całą drogę z nieba. Zdjęła nas straszliwa żałość. Co ty plecisz, aniele? Z jakiego powodu? Przecież wam aniołom niczego nie brakuje. Z powodu królewny Disperandy. Straszny Lucy grozi. O duszę szatanowi zapisała. I to cię tak martwi? Będzie musiała cierpieć męki piekielne. No i jej służąca też, no. Mój Boże, a wszystko przez zwyczajną głupotę. I ty to nazywasz głupotą. A ja nazywam to grzechem śmiertelnym. Jeszcze wczoraj ich dusze były czyste jak kwiat białej lilii. Ładne mi lilie. Niech no idą sobie te panny popokutować. Gdyby tego typu czyny rozpustne i lubieżne były od tak sobie lekką ręką odpuszczane, każdy grzeszłby ile wlezie, gdyby nie zastosowano najsurowszych kar, świat pogrążyłby się w zupełnej cielesnej rozpuście! Ja wiem, że ty jesteś mężem wielce uczonym, a ja tylko zwykłym, niewykształconym aniołem z ostatniego chóru, nadającym się tylko do drobnych posyłek. Ale pan nasz mówi, że takie sprawy należy traktować delikatnie.
po ludzku. Dlatego myślę, że tak do końca to ty racji nie masz. A ja wiem, że mam rację. Żebyś wiedział, bo tutaj u mnie w tej sprawie jakiś włóczęga. A wiem, Marcin Kawa. To była na pewno jakaś diabelska pułapka. Nie sądzę. Przepędziłem go, gdzie pieprz rośnie. A dlaczego raczej nie poradziłeś mu czegoś? Bo chcę, żeby rozpusta była surową karana. Oj, zły człowiek z ciebie, oj, święty pustelniku, oj, zły. Z takim sentymentalizmem niedaleko byśmy zajechali. Chodzić? A pokaż. Spróbuję.
Bo jak nie, to was tu wszystkie
prosiłam po wokół cielesną. Tu do piekła w tym haju tylko same dusze. A. No, wywal mi zaraz to swój ścierwo za bramy. No błąka! Popatrzcie go! Diabła starego! Myśmy się tutaj w sam raz zjadli. Miejku, Jasieńko, a co ty tu robisz? Tylko bez wykrętów. Chłopak chce, co ci na niego podanie oddała. Dziewczyno nieszczęsna. To tobie nawet w piekle chłop z głowy nie wywietrzał. Piekło nie piekło, ale ty mi chłopak tu zaraz nie dać. Będziesz się musiał sam ze mną ożenić. A jak mam je spotkać, co gorszego? Bardzo pięknie. Jest, 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 jest. Ten moment to twój? No i Kasieńko, kupię, czy to ja diabeł albo co? Ty chłopie, nie pyskuj. Zabieraj stąd to swoje mięso, bo dzisiaj chodzi na wiwy. Żeby duszyczka wiedziała, który z tego wora ma wyłazić. Pysk, diabeł jeden. No. I do rozmowy się nie wtrącaj. Więc powiadasz, żeś nie diabeł. Nie. Ja, że nie głupia, żebym ci w to uwierzyła. To co tu robisz? Ano, przyszedłem rozmówić się z tym doktorem Solfernusem. Ale boję się, że już jest za późno, skoro ty tu jesteś. Królewna też tu jest? A gdzie tam? Ona nie ma takiego sprytu jak ja. Kiedy jej chłop chciał usiąść przed świeconą wodą, fajtnęła zemdrona i leży tam już w pałacu. A kiedy ten mój chciał wziąć nogi za pas, skoczyła, że mu na grzbiet i nie puściła, że ma aż tutaj. Kasiu! 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 A co jest z twoją duszą? Z duszą? Z duszą. Ja bym jeszcze nie patrzyła. Ale zdaje mi się, że siedzi we mnie galanto. To jeszcze nie jest za późno. Gdzie jest ten doktor Solfernus? No za nim nie chodzę. To do wróci pytam, gdzie jest doktor Solfernus? U najwyższego Belzebuba na konferencji. Już my go znajdziemy. Chodź, Kasiu. Gdzie? O cholera! O cholera! O cholera! B3456, oznaczone jako czarci wójt.
stosunki, jakie tam zastałem, są iście absurdalne i groteskowe. No myślałem, że mi paraliż tknie ze złości, gdy zobaczyłem trzech przedpotopowych cymbałów, którzy z niewyobrażalną głupotą zajmują się straszeniem. Panie, panie z pesymistą, panie doktorze, ta pracówka ma wcale dobre wyniki. Ale to jeszcze nie wszystko. W jeszcze bardziej opłakanym, albo nawet jeszcze gorszym stanie, znajduje się co najmniej połowa naszych eksponatów. Panie doktorze, panie całkowicie negatywnie nastawiony do moich metod administrowania. Administracja to bardzo trudna rzecz. Ja to wiem. Czy my mamy dość pająka na zimę? Nie mogę tego dać. Jeżeli tak dalej pójdzie, piekło zbankrutuje. To dobrze, to bardzo dobrze. Tylko dajcie mi święty pół spod. Niech się pan nie bawi w fałszywe proroctwa, panie doktorze. Piekło jest wieczne. Jak to może panu łaskawie wiadomo? Ale niedługo! Wszyscy tu będziemy karaluchy żarli z nędzy! Karaluchy? Karaluchy? Karaluchy nie są wcale takie złe? Gdy pan nie był tak zatwardziałym konserwatystą, doktorze Belian, już dawno moglibyśmy obsadzić wszystkie nasze placówki nowocześnie wyszkoloną piekielnej akademii generacją. Uczniowie moi są wyrobieni towarzysko. Obrotni w psychologii. Biegli w swym zawodzie. No świetni po prostu. A był czas, że diabłu prócz własnej kudłatej skóry na grzbiecie wystarczało zalatywanie piekielnym smrodem. Pan teraz zaprowadza smoki i psychologię, ale pomimo tej całej psychologii nie może pan przeszkodzić temu, że pańscy absolwenci i to notabene tacy z odznaczeniem pozwalają zwykłemu włóczęce zmógnąć sobie sprzed nosa tyrograf. Pan jest plotkarz i potwarta, doktorze Belian. Pan mnie nieustannie przed jego wysokością oczernia. Z każdej najmniejszej drobnostki. I powiedzieć, doktorze Solternow, jego wysokość właśnie raczy usnąć po męczącej konferencji. Solternow! Solternow! Odezwij się! Co mi nie widzicie? Mi się tak smacznie spało. Pańska sprawa, panie kolego! A, tu jest ten doktor z podziemnej gwiazdy! Marsz mi stąd, śmiertelniku, bo cię każę żywce poćwiartować! Nie ze mną takie numery, panie doktor. Drugi raz się niedawna dudka wystrychnął. Kto jest ten przyjemny chłopczyna? Służba! Zatrzymaj go ręcznie od pieca!
ostatnio zmianie. Teraz nie należą one do doktora Solfernusa, tylko do jego wysokości Belzebuba. W tej chwili należą jeszcze do mnie. Tylko spokojnie, panie Krawat. Należą do pana, ale pan nie odda dobrowolnie mnie jako zastępcy jego wysokości. Marcinie, daj pozór. W tym cosik jest. Guzik, nie oddam ich ani wam, ani samemu Lucyferowi. Ale oddaje pan, odda we własnym interesie. A co gdyby tak obedrzeć pana ze skóry? Chyba pan nie popełni takiej niedorzeczności, żeby się poświęcać za dwie dusze kobieta. Gdyby mi tak na tej skórze zależało, to bym do piekła nie razu. Z pana to jest idealista i romantyk, panie Kawat. Co panu zależy na tych dziewczynach? No, bo my ludzie musimy sobie pomagać. Nie uważa pan? Więc pan tych cyrografów nie wyda, panie Kawat? Ale z pana piła, panie diabeł. Coś kiepsko z tą pańską psychologią, panie kolego. Ja pana Kabata znakomicie rozumiem. Nie wyda cyrografów, bo się nie boi. Jeżeli się przestraszy, wydaje natychmiast. Sprawa jest więc prosta. Pokażemy panu Kabatowi, co to strach. A to nawet ciekawe. Marcinie, trzymaj się. Oni się ciebie boją. Ośmielę sobie pokazać panu rzecz, której pan dotąd na oczy nie widział. Nazywa się to u nas Madejowym Morzem. Wspaniały przyrząd. Za chwilę sam się pan przekona. Zrobimy więc tak. Jeżeli nie wyda nam pan owych cyrografów, za 3 minuty znajdzie się pan na tym wspaniałym morzu. Niech pan łaskawie spojrzy, panie Kawat. Pokażcie! Cóż to jest takiego, że Kasienka aż nogami zakryła? O kurwa! Ja i co? Znowu się pan ruszy trochę? No niech was zaraza wy bandyci. Jednak straszne. Możecie sobie powinszować, żeście pierwszy raz zobaczyli, jak się Marcin Kawat pierwszy raz w życiu spieczną. Więc poproszę odnośnie te cyrografy. Jedne dziewuchy. Tylko niech się pan długo nie namyśla, bo ja... Przecież tak być nie może. Jeszcze tylko do trzech. Żeby... takie coś. Raz, dwa... Na żywych ludziach. Trzy, koniec! Nie! Myślicie, że zdradzę te dwie niewinne dziewuchy? Aha, patrzcie. I już po sprawie. A teraz możecie sobie ze mną zrobić, co chcecie. Możecie mnie nawet na to piekielne łoże. Służba! Brać go! Thank you.
stańcie zamiast mnie przed tą najwyższą instancją i powiedzcie, że Marcin Kłabat kłania się nisko i bardzo prosi o łaskę dla tego kiepskiego zbója. A jeśli o karę chodzi, to powiedzcie, że Golako... Tak mi smocę! Dać zaski twojego! Za mordę! Na pomidor! Wymaluję. Ale niego na to może piekielne nie skazuje. Tylko dla ciebie to zrobię, Marcinie. Poczekaj, złodziejaszko. Już ja cię nauczę pogody dzielić. Ja tak robią mnie w pustelnicy. Cholera jasno, jak to mnie potrakował. Ryjami tam opraską, ten niezbyt szybko uciekł. A co? Miał się może z tobą patyczkować, ty purchawo? A klękaj mi tu zaraz i tłuczbem o ziemię, bo ja te twoje sprawy do najwyższej instancji posłam. Zaraz tu będzie z powrotem. Kto? A taki mój jeden znajomy. Anioł. A nawet dwóch. Anioł? Ja się muszę do porządku doprowadzić. Nie może mnie takiego zobaczyć. Ja tu mam puszkę pokutną w mojej żonie niebożce. Prawda, Marcinie, że to lepiej do pokuty poszło. I morda zatracona. Marcinie! Pan nasz spełnił tą prośbę. Uklęknij, grzeszniku, i posłuchaj Bożego wyroku. Jeśli pragniesz zmazać swe winy, pozostań klęcząc o głodzie i pragnieniu na tym miejscu, gdzieś popełnił swe szkaradne uczynki. I proś wszystkich przechodzących tędy ludzi, gdzie przebaczyli. Zlitowania, ludeczkowie, proszę, zlitowania! O, bliskie się nikt nie idzie. Pani anioł, a jak długo ten łot ma tu klęczeć? Aż znajdzie się ktoś tak miłosierny, że pochyli się nad zbójcą i powie: wstań, ja ci przebaczam. A jak ten nie przyjdzie? Ten dostąpi łaski odpuszczenia. Musisz mieć nadzieję, że jednak przyjdzie. A ja mam pecha, każdy poszkodowany będzie omijał to miejsce. Ach. No, to będziesz klęczał po biegiegu. Przestań skomleć i ciesz się, żeś tanim kosztem z tego wyszedł. A ciebie, Marcinie, pan nasz zawiadania, w nagrodę Mespa możesz wyrazić 3 życzenia, a każde będzie natychmiast spełnione. Taki to ma szczęście, psia krew. Gdzie tam ja, panie anioł? Jakieś życzenia? Ale to była drobnostka. Z Panem Bogiem! Z Panem Bogiem! Zlitujcie się, ludzie kochani! No zlitujcie się! Ludeczkowie kochani! Zlituj się, młody panie! Nie jęcz, paruwan! Do sądnego dnia będziesz tu klęczał. A nasze łóżeczko tak się dostaniesz. A miłosierdzie Boże! Zlitowania, ludeczkowie, proszę! To ty, dragonie. Posłuchaj, zbóju. Czyś ty naprawdę ludzi grzmocił? Grzmociłem wszystkich. Grzmociłem gdzie popadnie. A mnie wtedy to też chciałeś natłuc? A, bardziej chciałem, tak, że chciałem, oczywiście. Ale dlaczegoś tego nie zrobił? A po tobie było widać, że groszem nie śmierdzisz. Gdybyś miał chociaż jeden dukacik w kieszeni, to tak bym cię, bracie, nabrał, że moje uszanowanie. Szkiwaj, da czysto wstrętne. Przyznam, że nawet dla szczypty tabaki byś mnie naprał.
Do nieba? I ja też. A co z królewną? Królewna wątpliwa.
święty gaudenty, święty innocenty. I dała nogę do pobliskiego miasteczka. Teraz jest już zapewne panią majstrową drzewkową. I tę też niebo czeka? No myślę. Ja chyba zwariuję. 30 lat na pustyni siedzę, modlę się. Światowych uciech się wyrzekłem, żeby mieć tylko prawo do chwały niebieskiej. A teraz miałbym pójść do jednego nieba z nierządnicami? Nie, Pan Bóg chyba niesprawiedliwy. Thank you.
Thank you.